To znaczy, ja myślę, że na pewnym etapie prac naszych i negocjacji dotyczącej dyrektywy wdrożeniowej, dotyczącej pracowników delegowanych, to inicjatywa trochę wsparła ministerstwo, dlatego że zaprosiliśmy partnerów społecznych, nie tylko inicjatywę na rzecz mobilności, ale również kilku innych reprezentantów środowiska firm, które delegują pracowników, ale także związki zawodowe. Uznaliśmy, że ta platforma dyskusji właśnie z partnerami społecznymi, z firmami delegującymi również jest niezbędna do tego, żeby stanowisko rządu nabrało tego praktycznego wymiaru, to znaczy, żebyśmy negocjując kwestię dotyczącą pracowników delegowanych zawsze z tyłu głowy mieli tę praktykę, która jest związana z delegowaniem pracowników, z mobilnością w Unii Europejskiej i tak dalej. Tych racji było jeszcze więcej niż tylko propozycje partnerów społecznych oczywiście, dlatego że tu musimy równoważyć racje 27 państw członkowskich w Radzie. Polska odegrywała ogromną rolę właśnie w negocjacjach w Radzie przy wypracowaniu wspólnego stanowiska. No i w tym spotkaniu stanowisk instytucji europejskiej, czyli mamy Komisję Europejską, Parlament Europejski i Rada. Nie ukrywam, że wobec pierwotnych propozycji Parlamentu Europejskiego stanowisko Rady jest dalekie wobec tych propozycji i uważamy i uważaliśmy, że to właśnie stanowisko wypracowane w Radzie przy udziale Polski oddaje ten kompromis i równowagę pomiędzy obroną praw pracowników, bo ja bym nie chciał tutaj mówić tylko o związkach zawodowych, bo to nie jest tak, że tylko związki zawodowe reprezentują tych pracowników. Mamy również, po prostu chcemy, żeby ochrona tych pracowników była zawsze uzasadniona. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o firmy delegujące, no to ta ochrona nie może być taka, która prowadzi, miałem okazję mówić to podczas posiedzeń Rady, która w rezultacie prowadzi do tego, że delegowanie tych pracowników albo jest znacznie utrudnione, albo wręcz ograniczone, albo niemożliwe. Także tych podmiotów, z którymi prowadzimy negocjacje i których stanowiska trzeba uwzględnić, jest więcej. I było więcej w czasie tych rozmów. Cieszę się, że ten projekt w sprawach kluczowych, tych artykułów, zarówno artykułu 3, artykułu 9, artykułu 12, artykułu 5, odzwierciedla na tyle, na ile możliwe to było w kompromisie stanowisko Polski. Chciałbym podkreślić, że bez względu na to, jaki będzie dalsze wypadki, jak będą przebiegały i czy w parlamencie zostanie ta dyrektywa w kształcie przyjętym wcześniej przez Komisję, Parlament i Radę w tak zwanych trilogach, czy to rozwiązanie zostanie przyjęte, to nie zmienia faktu, że dalej będziemy starali się wykorzystać tę dynamikę, która powstała w negocjacjach również z partnerami społecznymi, bo okres wdrażania dyrektywy w państwach członkowskich to jest 2 lata. Ja myślę, że w tym kształcie, jeżeli zostanie przyjęta, to możemy mówić o rzeczywistym kompromisie, czyli o wyważeniu racji ochrony praw pracowniczych i swobody delegowania. Natomiast jakie są takie istotne zapisy, dlatego że skąd wziął się w ogóle pomysł i konieczność wdrożenia dyrektywy? Dlatego że kiedy, jak pani poseł Jazłowiecka słusznie mówiła, kiedy patrzymy na dyrektywę tę dotychczasową, to wydaje się ona czytelna, przejrzysta i nie wymagająca zbyt wielu dodatkowych komentarzy, ale niestety praktyka, a mówią o tym również orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, praktyka pokazała, że te prawa pracowników delegowanych były czasem naruszane, a też i firmy spotykały się z takimi praktykami ze strony państw członkowskich, które nie były nakierowane wyłącznie na ochronę praw pracowników, ale mogły być interpretowane jako chęć ograniczenia możliwości delegowania tych pracowników. Ostateczne rozwiązanie w dyrektywie wprowadza odpowiedzialność solidarną jedynie w sektorze budowlanym i to nie jako jedyne rozwiązanie. Państwa członkowskie mają również możliwość zastosowania innych form, które będą ograniczać czy uniemożliwiać naruszanie praw pracowników, w tym niewypłacanie im wynagrodzenia. I ta odpowiedzialność solidarna w dyrektywie dotyczy tylko bezpośredniego podwykonawcy, a zatem nie z litery prawa, z dyrektywy nie będzie wynikała odpowiedzialność za wszystkich tych podwykonawców. Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do wprowadzenia jednej strony czy portalu internetowego, na którym będzie komplet informacji dotyczących tego, czego firma delegująca może się spodziewać po regulacjach w danym państwie członkowskim. Pan premier Tusk również na szczeblu tym najwyższym miał okazję rozmawiać na temat dyrektywy o pracownikach delegowanych, dlatego że problem delegowania pracowników to nie tylko jest ta dyrektywa, ale to jest również atmosfera wokół mobilności pracowników w Europie. Jak wiemy, w wielu krajach członkowskich pojawiają się głosy kwestionujące co do zasady tę mobilność, także temat jest istotny nie tylko ze względu na dyrektywę. Zawsze w negocjacjach trzeba brać pod uwagę kontekst i okoliczności, w których się te negocjacje prowadzi.